Witam, Żachowe Podziemie. Ostatnio ktoś bardzo słusznie napisał, że grafie e, nie analizujesz tych partii, tylko przeglądasz przez ruchy i robisz sobie taki highlight. Ja analizuję te partie. E, mam kumpla szachista, z którym analizujemy partie, po prostu nie na filmie, bo to troszeczkę dłużej jednak zajmuje nasza analiza. Nie bójcie się o to. No i gramy Sycyla. E, więc zawsze powinienem wbić do środka Pterodaktyl, Arabach, jakieś dziki. Nie wiem czy to jest dobry typ, chociaż to nam pozwoli wrócić naszego pionka i ten goniec będzie związany do chronienia tego tutaj. Zobaczymy czy on postanowi się wrócić. Bo jeżeli on nic nie zrobi, okej, okay, no i to zawsze będzie wisiało. Ja bym chciał rozbudować bardziej swoją pozycję. Skoczek tutaj atakuje tego piona. Jeżeli zagra w tym sposób, to najpierw może zagrajmy to nie, myślę, że mamy tempo, żeby tak zagrać. Tylko najbardziej jest to. Patrzcie, to, to, to jest najciekawszym zagraniem. I on to znalazł. Nie znalazł, co za cep. Yy, ale przynajmniej ochronił tego pionka. Nie zauważył, że mógł bardzo mi zaciekawić pozycję. No bo tutaj te manewry zawsze są grywalne. Ale to po prostu. Powoduje oponenta, żeby do zagrania F3, które nie wiem, czy bym chciał widzieć w obecnej chwili. Maroczy Bind Formation. No tak, tutaj był skoczek, więc... Związanie Maroczego to się nazywa? Włosy mi odstają, jak zwykle. Nagrywam dzisiaj półtorej godziny szachów łącznie, około. No bo trzy filmy na zapas. Tak wyszło, że dzisiaj nagram pięć filmów. Yy. Goniec, gdzie chciałbym mieszkać. Tutaj zawsze to fianchetto nie jest aż takie dobre, chyba, że on zwalnie roszadę królewską, to wtedy możemy pomyśleć o gońcu tutaj. Szczególnie, że no, długiej roszady raczej nie oczekujemy. Nie jest to aż takie mocne, według mnie, przynajmniej, bo goniec powinien na coś patrzeć. Co chcemy zagrać? Jakoś możemy otworzyć tą pozycję? W teorii, jeżeli zagramy tak, to osłabiamy to, więc może najpierw Hetman. Nie widzę sensu w Hetmanie C2. Chciałbym znowu uaktywnić tego gońca. Gdzie skoczek by chciał zamieszkać? Najpierw wyjść gońcem. Tylko gdzie wyjdziemy tym gońcem? Może jednak goniec tutaj, skoczek tutaj. Żeby to miało gdzie patrzeć. Widzę co planujesz. Hetman tutaj nawet? On pcha. Może już skoczek tutaj. Żeby ochronić to. Jest to... Tak, jaki goniec i tak chciał tutaj pójść, to kolejność ruchów nie jest aż taka zła. Roszada zaraz przyjdzie, więc się nie bójmy o to. U, jego, u niego Roszada będzie. No, niby szła stępem takim. Czy to jest nasz czas na popchnięcie, czy jeszcze nie? Bo ja bym chciał popchnąć tutaj, on by chciał popchnąć tutaj. Mogę zgarnąć jego skoczka, ale obecnie to nie ma sensu. On walnie Roszadę, więc na początku się pobawmy i powiedzmy mu, że siema. Oddaj mi pierścień. Wiem, że ten pionek wisi, ale myślę, że tutaj o wiele więcej grozimy. Dobrze, to ciągle wisi, nie chciałbym żeby wisiało, ale to jest równie głupim, głupim ruchem, zróbmy roszadę, zobaczmy czy on się skusi, czy po prostu walnie roszadę. Chcesz wymienić? Jak on wymieni to ten pionek nie wisi. <laughs> To tutaj powoduje pion, pion, pion. I wtedy co gramy? Z powrotem i po prostu się wymieniamy. Tylko wtedy będzie pozycja ciekawsza. To po prostu mówi mu, siema, zbijaj szybciej. Tyle niuchu. A jak zagram od razu pionkiem, on zbija siema. Policzyłem tylko pół ruchu do przodu, ale zagrałem. No... mi to nie przeszkadza. I gdzie tym wrócisz? Nie możesz tutaj, nie możesz tutaj, więc musisz wrócić na z tych pól. Mi nie przeszkadza absolutnie podniesienie tej wieży. Bardzo bym chciał to zagrać w sumie gońcem. Aż tak? Mo czy czy się powinienem obawiać tego? Według mnie tak, ale z drugiej strony środkowy pion za... piona stąd. Może najpierw zagrajmy coś takiego. I wtedy to jest bardzo soczyste, a jeżeli on, on nas bije z powrotem to zbijamy gońcem. I się czujemy dość dobrze. No teraz ma dwie opcje. Według mnie widzicie wieżę lepszą, bo nie wygrywam darmowego piona. Po pierwsze to dla ciebie per pan. Po drugie dla tej sceny per-rapper, a po trzecie nie zbijam tego, bo wtedy by Hetman chronił. Co mi właśnie udupiłem? Pionka. A, nie ma siary. W hmm. taki sposób mogę zagrać? Jednocześnie wieżą bym chciał coś zaatakować. A, tutaj mi po prostu zbije, więc to jest idiotyczne. On nie ma żadnych szachów w ten sposób. Jest opiona do przodu de facto. Ja bym po prostu najbardziej chciał uwolnić mojego gońca. Czy znaczy to jest dobre miejsce na to? To nam pozwoli zaatakować to podwójnie. Czort, zapomniałem o tej linii. No niestety. Jednoczesny atak na Hetmana i na gońca. To jest jedyne, co mogę zrobić. Zapomniałem, że to wisi. Ludzie mówią, że gra w coś, narzeka na kogoś i jednocześnie ja oddaję skoczki, ale to są ciągle te. A bo zobaczył jakieś manewry. I to jest chyba z matem, co? W sensie, bo kalkulowałem, że tutaj nie może zbić, ale nie zobaczyłem mata. Gorzej mi poszło. I kolejny raz gramy czarnymi. Holenderska. Kolejność ruchów. Jakaś. Nie uczę się debiutów, uczę się na razie grać taktycznie. Co, jak widzicie, czasami mi wychodzi, a czasami robimy dyska dyskont, oddajemy figury za darmo. Boję się tego pusza. Nie wiem jak go skontrować, więc dlatego gram taki Jalalabad Type Structure po zroku MATEM. To i to byłoby bardzo fajne do zobaczenia. Ale najpierw yy, zap zapobiec trzeba temu zbiciu. Tutaj, jakbyś wrócił, to byłaby bardzo fajne napięcie w pozycji, ale oczywiście mamy 1300 ELO i OK. Bo nie wiem to co mu zyska? Co Już miałem wyzywać mojego oponenta od, od debili. Goniec jak zwykle wali wiadro i nic nie robi. Ale teraz mamy takie pomysły gońcem. Trochę długoterminowe. Hetman tutaj byłby spoko. Musimy pamiętać, że Hetman chroni gońca. Pewnie zapomnę o tym za dwa ruchy. Tutaj, 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 tutaj. Zbijam, zbija. No, ja mogę zawsze zabrać to pole. Nie wiem, co on planuje tym gońcem, po prostu chyba go tam plasuje, bo tam go chce. Możemy zawsze tutaj. Czy boli mnie tutaj pionek? Ten pionek tutaj by bardzo zablokował. Mój Goniec jest czarnopolowym potencjał niewyczerpany. Chyba w DNA on był minany. Więc odłóżmy go na bok na razie. Hetman go ciągle go, brochroni i będzie łatwiej go chronić Hetmanowi z, wię, z większej ilości pól. A my zawsze możemy zagrać to. Już nie możemy zagrać tego. Czy to mi tylko daje development Hetmana? To jest coś, co chcę zrobić. Zapytajmy się go, co on, co on zamierza zrobić tym. To po prostu wchodzi na to samo pole, nie ma sprawy. Znalazł on chyba jeden prosty trik na Stonewalla, żeby go skontrować. Zresztą możemy zrobić teraz tak. I wtedy atak, pion, skoczek, goniec, goniec. Nie, to i tak nic nie daje. Mogę wejść tutaj, ale nie widzę absolutnie sensu. W tej chwili nie zagra tego, ale jaka jest kontynuacja? Polera żadna. Możemy zawsze spróbować w taki sposób zagrać. I tego gońca wypierdzielić, goniec pójdzie tam, i wtedy będzie on strapowany. No i tak można myśleć. Bardzo agresywna zagrywka królem. Oddajemy mu to pole dla skoczka, ale wtedy goniec spada od razu. Poza tym, jaka kontynuacja po prostu tutaj. Żeby zabrać mu to pole. No właśnie. Ten goniec, jeżeli nie zagra tego, według mnie jest w szklanej pułapce. Razem z łysem, którym jestem ja. Okej. Okay. I nie rozważyłem, że to mi zablokuje kompletnie tego piona. Mi to nie przeszkadza. Podniesienie wieży zawsze mile widziane. Król tutaj może wejść, nawet żeby wygnać tego skoczka. To ciągle jest grywalne. Tak, nawet najpierw. Zagrajmy to. Tego bym nie chciał widzieć. Wolałby, żeby wziął pionkę. Wtedy nie atakujemy tego gońca bezpośrednio. Ale zabierzmy nasze zasłużone miejsce. Czy tutaj może? To go wygna z powrotem. No ale znowu może tutaj uciec. Nie może tutaj uciec. To jest inny sposób na strapowanie tego pionka. Ale czekajcie. Bije, bije, bije. Hetman wchodzi do gry. Upota. Wygnajmy go w ten sposób. I teraz mogę zagrać wieżę tutaj, albo król tutaj. Nie wiem, jak chcę wygnać jego skoczka. Myślę, że lepsza decyzja królem to zrobić, bo on nie ma jakichkolwiek manewrów. Jeżeli on zagra jakiś czekający ruch, albo jakiś głupi ruch, to wtedy ja wchodzę tutaj, on zabieram tego ochroncę. To jest absolutny śmieciu. Hmm. Mogę zrobić tak. On na razie ma tylko ten szach, co mnie niech boli. Ten goniec siedzi i wali wiadro od takiego dawna. Dobra. Zrobimy tak. On zbije z powrotem, i ja uciekam wieżą. Albo zbiję gońcem, to nic nie zmienia. A czy jak zrobię to, to on ma tego szacha. Myślę, że to jest pierwszy ruch, który powinien zrobić. Nie, to nie pozwala mojej wieży gdziekolwiek pójść. Zrobię tak. I wtedy mogę zagrać to. On zbija. No czekajcie, ale bez zagrania królem. Zbijam, zbija, wieża tutaj. I nie zyskuje z powrotem tego skoczka. A nie, bo mo mogę, mogę. Dobra, czyli najpierw może król tutaj. Bo wtedy wieża bije to i król bije to podwójnie. Zawsze Hetman tutaj jest. Big dick move. Przykuje tutaj wszystko. Szach tutaj mnie nie boli. To jest jedyny jego szach, bo wieża zbija. Nie ma sensu zbijać Hetmanem czy Skoczkiem. Skoczek tutaj ma swoją rolę, Hetman jeszcze nie, nie wkroczył do gry. Dużo myślenia taktycznego. Ja właśnie widzę niektóre taktyki, nawet na trzy w głąb, ale niektórych nawet nie rozważam. I ludzie tam. No, wiecie, wy możecie pisać komentarze jakiekolwiek chcecie to jest sekcja komentarzy publiczna, to jest dla was, żebyście wydyskutowali między sobą. No i owszem, nie gram, nie gram dobrze w te szachy. Nie gram tak jak grałem rok temu, ale po to jest ta seria. Wiecie, są ludzie w życiu, którzy zrozumieją, że na tym polega ćwiczenie, że robicie coś dużo. I są ludzie, którzy po prostu widzą, że ktoś jest coś słaby i się z tego śmieją. No ale jakby guys, największą inspiracją dla kogoś powinna być ulana osoba na siłowni. Osoba, która wie, że ma braki i wie, że przyszła to ćwiczyć. Nie, to nie zachwyca. A, bo on teraz bije pionem i wie, że tutaj nie może wejść. No, ciekawie, ciekawie. Teraz Hetman nie może tutaj wejść i tutaj nawet, nawet nie. Gońca, dajmy w to miejsce. Potencjalnie ten goniec tutaj się przejdzie. Oddaliśmy skoczkowi bardzo fajne miejsce, które potencjalnie możemy otworzyć w przyszłości. To jest teraz darmowy pionek. Ale najważniejsze, że daliśmy troszeczkę miejsca do oddychania naszej wieży tym ruchem skoczkiem. Jest taka upośledzona rosyjska partia, bo jest pozycyjna, ale nic nie potrafimy pozycyjnie. Oponent poza tym jest z Wietnamu. Ok. Czyli zaraz też. Okej, okay, obroniłeś tego. To to ma jakiś w sumie sens. Tak, tak, tak. To będzie mój atak. Chociaż czy ja nie mogę po prostu zrobić tego jednoruchowo? Nie wiem. Rozważmy to. Zbija. Ja zbijam. Potem tutaj manewry. Otwieramy pozycję. Nie bawimy się tutaj jakimś, jakąś tą inbą. Na razie pozycja jest zablokowana. Yy, hetmanem wkroczyć. Nie widzę kontynuacji po tym hetmanie. A to z, z, z kolejnego piona. To teraz mogę tym uciec i zbić z powrotem gońcem czy hetmanem? Jestem opiona do góry. Ten goniec jest w pudełku dla debili. Mój król jest naprawdę w jakichś perypetiach. Właśnie żona zobaczyła, że zdradza ją z sąsiadką. Oponem dużo czasu zajęło mu wcześniej na tym ruchu. Też minuta 14, minuta 13. A, powinienem był być z prawej strony. Nawet tego nie zauważyłem na początku nagrywki. Pewnie kilka już nagrywek było ze mną z lewej z szachów. Lepiej późno niż wcale, co? Mam dwa presety. I na moje szczęście to nie działa jako widły, ponieważ ten goniec chroni tej wieży i tak. Zauważyłem to wcześniej. Zbijam. On zbija. Uciekam tutaj. A, bo chroni tego również. Zbija Hetmanem? To by było ciekawie. No, no bo tego nie zbije, bo grozi matem. Mogę zagrać tutaj, ale nie lubię tego ruchu z wielu przyczyn. Gdyby nie ten Hetman, o no nie, też goniec tutaj chroni, Ok. Goniec tutaj jest dość dziki, tylko goniec wtedy będzie musiał bardzo szybko uciec. Musimy ocalić tego gońca. I to musi, musi, są dwa sposoby. To Albo to. Tylko jak Hetman stąd wyjdzie, to wtedy grożą jakieś dzikie szachy. Dobrze, zasugerujmy mu wymianę. Jednocześnie aktywnia, uaktywniając to, tą wieżę, która musi być aktywowana. Na szczęście król nie jest na tyłach, więc nie ma tutaj takich gambitów, zagrywek. Bo gdyby mój król był na G8, to naprawdę by miał dużą imprezę. Miałby chyba Mataw 2. Tym gońcem tutaj, no bo jakby król był tutaj, to on by wlazł. Nie, bym mógł uciec tutaj, ale tutaj też by się było nie. Ale jakby poszedł tutaj, to wieża tutaj. To chroni tego, to chroni tego. Więc by było bardzo ciekawie. Nie widzę kontynuacji żadnych. Na szczęście, jego Hetman. Nic de facto u niego nie ma jakichś natychmiastowych ataków. A ten plan? Wierzą zbić piona, wierzą tutaj pójść i gońcem oddać i potem. No nie mamy czym innym to zmatować. W teorii. Ale jego król jest w pozycji, która wygląda bardzo submissive and mateable. Wiecie, bo chodzi o szachy mata. Czekajcie, jakbym miał skoczka, to bym tutaj nawet to mógł kalkulować. I skoczkiem. Jakbym miał skoczka tutaj, byłoby ślicznie. On to znalazł. A, bo chcesz mi hetmana zjeść? Że wieża tutaj jakieś grywki hetmańskie? No jakie mam dwa wybory? Z tego i tego nie mogę pójść tutaj. Jak znalazłeś wymuszonego mata w tej pozycji, to cię bardzo szanuję. Chociaż w teorii jakby to dać tu. te by były tutaj. To by było jakkolwiek grywalne, bo tutaj by można czymś było napierdzieli, tylko ta wieża musiałaby zniknąć. Teraz opponent powinien to zagrać. Okej. Okay. chcesz coś takiego teraz? Ty zostawiasz to wiszące? Naprawdę? To jest bardzo unhinged, według mnie. Nigdy nie mogę tego zagrać. No mój król jest w pudełku dla debili. A spróbujmy. Ewentualnie to będzie jeszcze większą dziczą. Stabilna struktura tam. To był mój jedyny błąd w tej partii. Czasami wzrok tunelowy. Jak tylko zagrałem ten ruch, to od razu zauważyłem, co się stało, ale nie rozważyłem tego wcześniej. Lecimy lochą, Le muhe, mucha. Muhe? Chyba Okej. Ok. E, co na to gramy? Sonola. Ja robię swoje, on robi swoje. Kłowadi z Polaku. I naprawdę czasami nie jestem w stanie uwierzyć, że tacy ludzie istnieją. I pewnie ch chłop pokona. nie, to traci tego piona. Więc ochronimy tego piona w ten sposób. Nie lubię jego gońca. I mamy znowu tą samą strukturę, gdzie mój goniec wali wiadro. My gramy to samo co w poprzedniej rundzie. Pewnie w... przegramy przez to. No, oczywiście, że na tym elo wymiany, wymiany, wymiany. Możemy atakować Hetmana. Ten pion nie wisi na razie. Chociaż jakbym w las tak to by wisiał. Tylko Hetman się pewnie musi usunąć. Patrzcie, bo zbijam tak. To nawet jest ciekawą zagrywką. To, to mamy gdzie uciec. Po tym osabi sobie króla. A jak zagramy tak, to nie będzie mógł zbić tym. No, jak widać. A bo on ma tutaj piona. Dobrze, że tego piona nie widziałem wcześniej. Zajebiście, co? Tak. Trzeba tego gońca rozwinąć. Więc zacznijmy. Otwieramy pozycję, mam to w dupie. Brat wygrał Connect 5. Lecimy. On ma dużo chroniących. A, to nie chroni. To nie chroni. Więc ja chyba wygrywam tą wymianę, przynajmniej. No, tracimy dużo na środku, ale też potencjalnie. Tutaj. Nie chcę zbijać bardzo tym pionem, bo ta presja jest cięższa na tym skoczku. No właśnie. I teraz wszystko jest ładne i otwarte. Dobra. I teraz jaka kontynuacja tego, to wygląda jak logiczny ruch. A bo ty chcesz to zbić, to ci nie pozwolę. Oblień. Dobra. Przyznaję się do błędu. Wróćmy w tą pozycję. Hetman wchodzi. Goniec ciągle nie wie co się dzieje na tym świecie. My tak wymieniamy nasi. Dobra, no. Teorii bym się chciał wymieniać na wszystko, bo mam lepszą strukturę pionków, tylko mam jeszcze nieaktywne w ogóle bierki. Zróbmy tak. Użyjmy tego gońca wreszcie jakkolwiek. Tak pójść? Wierzę tutaj postawić tylko? Blokuję sobie białe pola. Gram jak absolutny debil w tej chwili. Chłowady z Polaku. To już pionkowy, Ja nie widzę jego agresji tutaj. Ja się bardzo chętnie wymienię. Tylko nie wiem, czy tak. Chyba tak. To też. Pionka pionkiem. Oczko. W wielu miejscach ten goniec wisi. Tylko jak pójdę tutaj, to to wisi. To ciągle wisi. I jak on wejdzie w to pole, to mogę tutaj coś zagrać. Szkoda, że król nie stoi tutaj. No ale tak się postawił. I to też upada. Po takim ruchu to upada. Dużo się komplikacji może tutaj zadziać. I jak już zwyciężyłem dwa pionki, to myślę, że to by nie było głupie. Ok, teraz jest głupie. Ale. Jak zagram to. To się nic nie stanie. W sensie to ciągle jest bardzo surowa, ta pozycja. Chociaż nawet tak mogę zagrać, to chyba jest lepsze. No bo on tutaj nie może teraz położyć wieży. Nie, ale może położyć ją tutaj, o kurna. No, oddałem mu, cholera. Zdarza się, zdarza się. On tego chroni. No, nie, 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 nie Tak patrzyłem na to pole, że nie pomyślałem o F8. Chociaż trochę jak to gram, jak Patus. Atak zróbmy. Nawet atak zróbmy, a nie tylko atak. Nie bij tym. Nie bij tym, bo ja wygram. Wygram tą wieżę. On musi zbić tym, ale teraz to i tak jest przeze mnie atakowane i tutaj mamy tego szacha zawsze. Nie jest to ciekawe dla niego. Tutaj. Zawsze to wchodzi. Mój król jest w miarę bezpieczny. Jakbym, on musi zagrać to i Mata w 2. Więc po prostu muszę uważać na ten ruch. Ale patrzcie, czy mogę zagrać tak? Jego król musi pójść tu albo tu. Miałbym jakieś motywy matujące, chyba. On chroni tego piona bardzo słusznie. Spróbujmy z zrobić Gili Gili. Nie idź tutaj tylko. Pójdź tutaj, co? Elegancko. No ja musi teraz pójść tutaj. Ja idę tu. I co mi to robi? Teraz mogę mieć taki Fred, tylko że ciągle to u niego wisi. To, co mi zyska? To jest wszystko pokryte. Po, po tym zagraniu on idzie tu. I gdzie jest kontynuacja? Wieża tutaj. Mam wymuszonego. I Nie, nie. Dobra. Te pionki dużo robią. Jego król ma tylko dwa, te dwa pola dostępne. Mamy wymuszoną. Yy, wymuszony remis. A nie, bo tam może pójść. Fakty. Mogę to wymienić. Bo nie jest aż tak jak... Mam tego szacha. I on se pójdzie tutaj. To mi daje o wiele więcej miejsca do oddychania. Tylko, że on ma chyba tego mata potem po prostu. To jest unhinged bardzo, według mnie. Ale ma dużo sensu jako ruch, chyba. Tak i tak? Za wolne. Spróbujmy to. Nie wiem, w mojej głowie ma logika jakąś. Zawsze mamy tego szacha, tylko musimy pamiętać, że ten szach. Okej, okay, teraz, teraz już nie ma tego mata, więc teraz ten, ten, ten ruch piątkiem jest możliwy. Dlatego to zagrałem kompletnie, nie, ale na tak, na tak wyszło. Bo on nie ma tego mata w jeden ruch tutaj, bo ja go zbiję z powrotem i on wejdzie. Mi to nie przeszkadza chyba. Tylko on zbije z powrotem. Remove the defender boys! Remove the defender. On musi pójść tutaj teraz. Debil. On tam mógł pójść! Przepraszam, że go wyzwałem od debili, ale... Miał trzy grej truchy. Nice. No przecież tam mógł pójść. Nie wiem, co się stało. Trzymajcie się, nara.